Lech Wałęsa na konferencji prasowej w Gdańsku wyraził opinię m.in. na temat pluralizmu i roli PZPR w życiu kraju. Będziemy robić różne salta, różne dziwy po to, żeby rzeczywiście pluralizm zwyciężał, żeby nikomu nie oddać monopolu, nawet Lechowi Wałęsie. To dzisiaj partia obrywa za wszystko i słusznie. Za stan kraju, za ekonomię, za politykę i to wszystko. Natomiast jeśli ta partia rzeczywiście wyciągnie wnioski z lekcji, jeśli rzeczywiście weźmie pluralizm, demokrację, uzna za rzeczy, to naprawdę są niezbędne i one będą. To ta partia ma największe szanse przedstawić społeczeństwu najlepszy program. Ja nie mówię to z sentymentu. Tylko, że ponieważ jest 45 lat, ma przygotowania. I kadrowego, i innego. Wie, gdzie są błędy, bo też wie, bo też wiedziałeś nawet wcześniej. To jeśli odrzuci błędy, przedstawi program, to czy mi się podoba Wałęsie i jeszcze paru, czy nie, to społeczeństwo wybierze praktyczny program jego realizacji. Jeśli tam będzie więcej mieszkań, ale bo ludzie umieją liczyć. Jeśli tam będzie lepiej, a jest szansa, bo naprawdę mają kadry. Ale jak będą tupać nogami i przebierać i protestować, no to tym sposobem tylko idą w przepaść i przegrywają. Dlatego niech tylko zrobią małe rzeczy. Wolność, demokracja, pluralizm dla wszystkich, równość. I kto lepszy, kto mądrzej przygotuje, ten zwycięży, to gwarantuje, że z przykrością Lech Wałęsa będzie musiał powiedzieć, partia ma najlepszy program i zwyciężyła. Tak to będzie, ale czy tak będzie? Czy mądrość w polityce zawsze zwycięża? Nie zawsze.